Życie to podróż, często pełna wyzwań i trudności. Od momentu narodzin stawiamy czoła nieustającej fali przeszkód, zarówno dużych, jak i małych. Te próby testują naszą odporność, naszą wiarę i nasze rozumienie otaczającego nas świata. To wspólne ludzkie doświadczenie, uniwersalna prawda, która nas wszystkich łączy. Wszyscy doświadczamy chwil radości i smutku, triumfu i porażki. Nieprzewidywalna natura życia trzyma nas w napięciu, zmuszając do ciągłego dostosowywania się i ewolucji. Czasem droga przed nami wydaje się gładka i prosta, a innym razem pełna jest dziur i objazdów. Ten ciągły przepływ może być niepokojący, sprawiając, że kwestionujemy sens tego wszystkiego. Ale pośród chaosu i niepewności jest nadzieja. W obliczu przeciwności losu odkrywamy naszą wewnętrzną siłę, naszą zdolność do miłości i niezłomnego ducha. Zmagania, z którymi się spotykamy, kształtują nas, formują i doskonalą w jednostki, którymi mamy być. Uczą nas cennych lekcji o nas samych, o innych i o świecie, w którym żyjemy. Trudności, z którymi się mierzymy, nie mają nas złamać, ale zbudować. Są one okazją do rozwoju, transformacji i głębszego zrozumienia naszego miejsca w wielkim gobelinie życia. Dzięki tym próbom uczymy się doceniać dobre chwile, pielęgnować momenty radości i znajdować sens pośród cierpienia. Z chrześcijańskiej perspektywy źródło trudności można doszukiwać się w upadku ludzkości w ogrodzie Eden. Kiedy Adam i Ewa zbuntowali się przeciwko Bogu, grzech wszedł na świat, niszcząc doskonałą harmonię stworzenia. Ten akt nieposłuszeństwa miał dalekosiężne konsekwencje, wpływając nie tylko na ludzkość, ale na całe stworzenie. Jak napisano w Księdze Rodzaju, rozdział 3, wersety od 17 do 19, świat stał się miejscem trudu i walki, gdzie rosły ciernie i chwasty, a przetrwanie stało się codziennym wyzwaniem. Harmonijna relacja między ludzkością a naturą została zerwana, a relacja między Bogiem a człowiekiem została złamana. Ból i cierpienie stały się integralną częścią ludzkiego doświadczenia. Grzech wprowadził nie tylko fizyczne trudności, ale także duchowe i emocjonalne zawirowania. Stworzył on rozdział między Bogiem a ludzkością, przepaść, którą można było pokonać tylko dzięki boskiej interwencji. Konsekwencje grzechu przenikają każdy aspekt ludzkiego życia, od naszych relacji z innymi, po relacje z samym sobą. Historia upadku to nie tylko relacja historyczna, ale głęboka prawda teologiczna. Wyjaśnia ona kruchość świata, obecność cierpienia i potrzebę odkupienia. Jest to przypomnienie, że nasz świat nie jest taki, jaki powinien być i że wszyscy potrzebujemy Bożej łaski. Grzech rzuca długi cień na nasze życie, wpływając na nasze myśli, słowa i czyny. Przejawia się na niezliczone sposoby, od egoizmu i chciwości, po gniew i nienawiść. Oddziela nas od Boga i od siebie nawzajem, tworząc podziały i konflikty tam, gdzie powinna być jedność i harmonia. Wpływ grzechu jest widoczny w rozpadzie naszych rodzin, przemocy w naszych społecznościach i niesprawiedliwości na świecie. Napędza nasze pragnienia władzy, bogactwa i uznania, często kosztem innych. Oślepia nas na potrzeby otaczających nas ludzi i zatwardza nasze serca na ich cierpienie. Grzech nie jest tylko osobistym upadkiem, jest to problem systemowy, który dotyka każdego aspektu społeczeństwa. Przenika nasze instytucje, naszą kulturę i nasz styl życia. Jest wszechobecną siłą, która dąży do zniszczenia wszystkiego, co dobre i piękne na świecie. Ale pomimo wszechobecnego wpływu grzechu, nie jesteśmy wobec niego bezsilni. Dzięki wierze w Jezusa Chrystusa możemy znaleźć przebaczenie i uwolnienie od kajdan grzechu. Możemy otrzymać moc, by żyć w sprawiedliwości i świętości, odzwierciedlając Bożą miłość i łaskę dla świata. Nasz czas na ziemi to tylko ulotna chwila, krótki pobyt w wielkim planie wieczności. To ziemskie życie nie jest naszym ostatecznym celem. To jedynie krok na naszej drodze do prawdziwego domu w niebie. Takie zrozumienie daje nam ważną perspektywę na wyzwania, z którymi się mierzymy.
Wiedza, że to życie jest tymczasowe, może pomóc nam znosić trudy z większą cierpliwością i odpornością. Przypomina nam, że nasze zmagania nie idą na marne, ale są częścią większego celu, boskiego planu, który wykracza poza nasze ograniczone zrozumienie. Ta perspektywa pozwala nam spojrzeć poza bezpośredni ból i skupić się na wiecznej nagrodzie. Biblia przypomina nam, że nasze ziemskie skarby przemijają, ale nasze niebiańskie skarby są wieczne. Jesteśmy wezwani do gromadzenia skarbów w niebie, gdzie mól i rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną, jak wspomniano w Ewangelii Mateusza, rozdział 6, werset 20. Oznacza to inwestowanie w naszą relację z Bogiem, służbę innym i życie pełne celu. To ziemskie życie jest przygotowaniem do wieczności. To czas na wzrost wiary, naukę i dojrzewanie, a także na przygotowanie się do życia, które czeka nas poza grobem. Utrzymując wzrok utkwiony w wieczności, możemy nawigować przez wyzwania tego życia z większą nadzieją i pewnością. Cierpienie jest nieuniknioną częścią ludzkiego doświadczenia. Może przybierać różne formy, od bólu fizycznego i choroby po cierpienie emocjonalne i stratę. Chociaż cierpienie nigdy nie jest łatwe, może być potężnym katalizatorem duchowego wzrostu i pogłębienia relacji z Bogiem. Poprzez cierpienie uczymy się polegać na Bożej sile i łasce. Odkrywamy granice własnej siły i bezgraniczną moc Bożej miłości. W naszej słabości Boża siła staje się doskonała. Cierpienie może przybliżyć nas do Boga, gdy szukamy pocieszenia i przewodnictwa w potrzebie. Cierpienie może również udoskonalić nasz charakter, czyniąc nas bardziej współczującymi, empatycznymi i odpornymi. Może pozbawić nas pychy i samozadowolenia, ukazując naszą zależność od Boga i od innych. Może nauczyć nas cennych lekcji pokory, wytrwałości i znaczenia wspólnoty. Historia Hioba w Biblii jest potężnym przykładem tego, jak cierpienie może prowadzić do duchowego wzrostu. Pomimo znoszenia niewyobrażalnej straty i bólu, Hiob pozostał wierny Bogu, a w końcu jego wiara została nagrodzona. Historia Hioba przypomina nam, że nawet pośród najgłębszego cierpienia Bóg jest z nami i ma cel dla naszego bólu. Pośród naszych zmagań możemy znaleźć ukojenie i pocieszenie w Jezusie Chrystusie. On jest naszym schronieniem, naszą siłą i naszą zawsze obecną pomocą w chwilach trudności. Rozumie nasz ból, bo sam cierpiał bardziej niż jakikolwiek człowiek. Jezus chodził po tej ziemi, doświadczając pełnego spektrum ludzkich emocji, od radości do smutku, od miłości do żalu. Wie, jak to jest być kuszonym, zdradzonym, odrzuconym i cierpieć niesprawiedliwie. Jest on ostatecznym przykładem tego, jak znosić trudności z łaską i godnością. Poprzez swoją śmierć na krzyżu, Jezus pokonał grzech i śmierć, ofiarując nam dar życia wiecznego. Poniósł ciężar naszych grzechów, abyśmy mogli pojednać się z Bogiem. Jego zmartwychwstanie jest świadectwem mocy Bożej miłości i obietnicy nowego życia. Kiedy pokładamy ufność w Jezusie, nie obiecuje się nam życia wolnego od cierpienia, ale obiecuje się nam życie pełne celu i sensu. Obiecuje się nam, że Bóg będzie z nami w każdej próbie, dając nam siłę i łaskę, których potrzebujemy, aby ją przezwyciężyć. Chociaż nie zawsze rozumiemy, dlaczego cierpimy, możemy ufać, że Bóg ma plan dla naszego życia, nawet pośród bólu. Jego drogi są wyższe niż nasze drogi, a Jego myśli są wyższe niż nasze myśli. Musimy poddać naszą własną wolę i przyjąć Boży plan dla naszego życia, nawet gdy wydaje nam się to bez sensu. Boży plan dla nas nie zawsze jest łatwy, ale zawsze jest dobry. Używa naszych zmagań, aby nas kształtować, udoskonalać i przygotowywać do większych rzeczy, które dla nas przechowuje. Może pozwolić nam przechodzić przez trudne czasy, abyśmy mogli nauczyć się cennych lekcji, wzrastać w wierze i być źródłem zachęty dla innych. Historia Józefa w Biblii jest doskonałym przykładem tego,
jak Bóg może wykorzystać nasze zmagania dla dobra. Pomimo tego, że został sprzedany do niewoli i fałszywie oskarżony, Józef pozostał wierny Bogu i ostatecznie doszedł do władzy w Egipcie, ratując swoją rodzinę przed głodem. Historia Józefa przypomina nam, że nawet w najciemniejszych okolicznościach Bóg działa za kulisami, kierując wydarzeniami dla naszego ostatecznego dobra. Musimy ufać Jego czasowi i Jego planowi, nawet gdy Go nie rozumiemy. Modlitwa jest potężnym narzędziem w czasach trudności. Jest to bezpośrednia linia komunikacji z Bogiem, pozwalająca nam wyrazić nasze lęki, wątpliwości i potrzeby. Poprzez modlitwę możemy znaleźć pocieszenie, wskazówki i siłę, by stawić czoła wyzwaniom. Kiedy się modlimy, nie rozmawiamy tylko sami ze sobą. Angażujemy się w dialog ze Stwórcą Wszechświata. Zapraszamy Boga do naszego życia i prosimy Go o interwencję w naszym imieniu. Modlitwa jest aktem pokory, uznaniem naszej zależności od Boga i naszej potrzeby Jego pomocy. Modlitwa nie jest magiczną formułą, która gwarantuje spełnienie naszych pragnień. Jest to rozmowa z Bogiem, sposób na zjednoczenie naszych serc i umysłów z Jego wolą. Czasami odpowiedzią na nasze modlitwy jest tak, czasami nie, a czasami czekaj. Ale niezależnie od odpowiedzi, modlitwa jest potężnym źródłem pocieszenia i siły. Przypomina nam, że nie jesteśmy sami w naszych zmaganiach, że Bóg jest z nami i że troszczy się o każdą naszą potrzebę. Pomimo wyzwań, z którymi się mierzymy, możemy żyć życiem pełnym celu i sensu. Jesteśmy stworzeni na obraz Boży i jesteśmy powołani do życia, które odzwierciedla Jego chwałę. Jesteśmy powołani do miłowania Boga całym naszym sercem, duszą, umysłem i siłą, a bliźniego swego jak siebie samego. Życie pełne celu oznacza wykorzystywanie naszych darów i talentów do służenia innym i do wywierania pozytywnego wpływu na świat. Oznacza to dążenie do sprawiedliwości, okazywanie współczucia i bycie źródłem nadziei w świecie często wypełnionym ciemnością. Oznacza to życie, które podoba się Bogu. Możemy znaleźć cel w naszej pracy, w naszych rodzinach, w naszych społecznościach i w naszych relacjach z innymi. Możemy znaleźć cel w pomaganiu potrzebującym, w dzieleniu się naszą wiarą i w zmienianiu życia otaczających nas ludzi. Życie pełne celu nie polega na osiąganiu światowego sukcesu czy gromadzeniu dóbr materialnych. Chodzi o życie w uczciwości, pokorze i służbie. Chodzi o wywieranie pozytywnego wpływu na świat i pozostawienie dziedzictwa, które czci Boga. Podczas gdy życie na ziemi jest pełne wyzwań, mamy nadzieję na wieczność, której możemy wyczekiwać. Dzięki wierze w Jezusa Chrystusa obiecano nam życie pozagrobowe, życie wolne od bólu, cierpienia i śmierci. Ta nadzieja podtrzymuje nas w naszych zmaganiach i daje nam siłę do wytrwania. Niebo to miejsce doskonałego pokoju i radości, gdzie spotkamy się z naszymi bliskimi i będziemy żyć w obecności Boga przez całą wieczność. To miejsce, gdzie nie będzie więcej łez, bólu ani smutku. To ostateczny cel dla wszystkich, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa. Nadzieja na wieczność to nie tylko pobożne życzenie, to obietnica oparta na zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Jego zmartwychwstanie jest gwarancją, że śmierć nie jest końcem, że istnieje życie pozagrobowe i że pewnego dnia połączymy się z naszym Zbawicielem. Ta nadzieja dodaje nam odwagi, by stawiać czoła wyzwaniom tego życia z ufnością i radością. Przypomina nam, że nasze zmagania są tymczasowe, ale nasza nagroda w niebie jest wieczna. To nadzieja, która przekracza wszelkie rozumienie i napełnia nasze serca pokojem i radością.